Cześć, witam na kanale Spoiskie Gotowanie. W dzisiejszym odcinku będę robił znowu zupę. A będzie to czarnina. Zwykła taka, jak robimy u nas. A więc czarnina po mojemu. Zapraszam do oglądania. A więc czarninę robimy z kaczki. Z mięsa z kaczki i z krwi z kaczki. I tu mam takie dwie porcje rosołowe z kaczki. O, nawet taki bonusik. O, to będzie taka czarnina z sercem. Taka prosto od serca, o. Dobra, to także tak. Te porcje, oprócz tego oczywiście krew. I to jest krew kacza od takiej pewnej pani, która taką krew posiada na sprzedaż. To nie jest krew mrożona. Wystarczy, że porcje były mrożone. Krew kacza oczywiście. Dobra. Warzywa. 4 połówki cebuli takiej przysmażonej, przypieczonej. Po kolei. Tu mam ocet, który też będzie potrzebny. Warzywa. Dużo warzyw. Jeden ogromny seler. Pod spodem są 3 duże marchewki pokrojone w takie właśnie rzeczy różne. Jedna pietruszka. Będzie do tego makaron, nie kluski ziemniaczane, ponieważ ja robię tak, jak robimy u nas, a u nas jemy makaron, a nie kluski ziemniaczane. Oprócz tego 3 liście laurowe i 6 kulek ziela angielskiego. Oprócz tego sól. I teraz, gdy w trakcie gotowania będzie potrzeba, na przykład będzie za mało słone, to można dodać kostki rosołowe. Nie bójmy się tych kostek, bez przesady. Jest ok, nawet jak to dodamy. Więc teraz zrobimy to na tej zasadzie, że otwieramy garnek. W garnku mam już zimną wodę. Wkładamy te porcje z kaczki i stawiamy sobie to na kuchnię. Niech nam się to... O, kawałek wątroby. Co za super porcje. Niech to nam się gotuje, potem będziemy to szumować. I to na tym etapie tak to będzie wyglądało. Co dalej, to dalej. Rosół jest już odszumowany. Teraz dajemy przyprawy, mianowicie liść laurowy, ziele angielskie, sól i wszystkie warzywa i dalej gotujemy. Liście i ziele już włożone. Teraz sypiemy dużą łyżkę soli kuchennej i warzywa. Cebulę, o których mówiłem, pokazywałem wcześniej. Seler i marchewkę i całą resztę. I teraz gotujemy tak jak rosół na bardzo małym ogniu. Ma to po prostu mrygać. Troszkę wody uzupełniamy. Czekamy, jak trochę to wszystko się już tutaj nam zaczyna, będzie zaczynało się robić miękkie, no to trzeba to wysmakować i doprawiać dalej. Rosół z kaczki już nam się gotuje tu dosłownie 45 minut na takim małym ogniu. Wszystko jest jeszcze w trakcie. Teraz dodamy jednak 2 kostki rosołowe. Bez tego ani róż. Niestety, albo stety. Nie przesadzajmy, że te kostki są takie złe. Bo są dobre. Także próbowałem i dodałem 2 kostki. Możecie nie dawać, możecie więcej soli. Jak chcecie, ja dodałem. Gotujemy dalej. Dobra, miękkość odpowiednia. Nie patrzyłem, ile się to czasu gotowało. Wyciągamy to mięso teraz. I część tych warzyw, tych niechcianych. To znaczy niechcianych. Będzie można je tam sobie wykorzystać do czegoś, na przykład, nie wiem, jakieś zimne nogi na przykład, albo coś w tym typie, ale w tym rosole to tyle nam aż tego nie będzie, w tej czarninie nie będzie nam aż tyle tego potrzeba. Oczywiście to mięso, które jest już miękkie, też sobie wyciągamy, ile tłuszczu się wytopiło. Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Piękny tłuszczyk. Dobrze.
Kurczę. Mięso wyjęte. Wszystkie białe warzywa też wyjęte, cebula również. Teraz dodajemy ocet. Z tym octem też nie można przeginać, ponieważ 10% można się upić. Także tu jest oczywiście zależne od tego, jak to lubi, dużo tego octu, ponieważ u nas akurat tego octu dużo nie dajemy, ale myślę, że dwie takie łyżki duże dam na pewno. Nawet już dałem. Teraz chwilę to gotujemy. Musimy to posmakować. Jeśli będzie za mało, to jeszcze dodamy. Ale też należy pamiętać, że w tej krwi też już mamy ocet. W tej krwi, którą tu pokazuję. Dobra, gotujemy, próbujemy. Te dwie to jest za mało, jednak nawet jak dla mnie. Dodam jeszcze jedną. Myślę, że teraz w zupełności. Niech to się jeszcze nam tu pogotuje. Za chwilę dodajemy krew. Zaprawiamy, gotujemy. I gotowe! Przyszedł czas na krew. To sitko pamiętacie? To jest od... Szumowałem ten rosół. Przez to sitko będę przelewał właśnie krew. Ten słoiczek, który tu jest na ten cały garnek. Całe te wszystkie jakieś tam w razie grudki czy cokolwiek, to się na tym sitku zatrzymają. I teraz będziemy sobie to doprowadzać do gotowania. Oczywiście u nas się jeszcze czerninę słodzi, dosładza. Najpierw w garnku trochę, a potem jak ktoś ma życzenie na talerzu. Ja zawsze mam życzenie, także gotujemy. Jeśli chodzi o zaprawienie czerniny, no to słoik z wodą, sypujemy mąkę dość dużo na ten słoiczek. Ja robię tak, jak ktoś chce, niech tak spróbuje. Dużo bardziej proste, niż by się mogło wydawać. Ma smakować, a smakuje podobno. Dobra, teraz słoik zakręcamy, trzepiemy w lewo, w prawo. I po zagotowaniu dodajemy do czerniny. Mąka rozmieszana, czernina się gotuje bardzo. Przelewamy przez to samo sitko sobie trochę tej mąki na początek. O, po to właśnie jest to sitko, żeby nie było żadnych grudek. Przemieszamy sobie to, żeby ten kolor był odpowiedni. Wydaje mi się, że chyba wystarczy tego. Musimy to zaraz zagotować jeszcze. Chyba będzie ok. Nie, jeszcze trochę. Dobra, lejemy to, co tu było. I gotujemy. Dobra, gotuje się już znowu. Teraz sypiemy tego cukru, bo jeszcze nic nie dałem. Na początek duża jedna łyżka. Mieszamy. Chwila, niech się gotuje i zobaczymy. Zawsze sobie można na talerzu dosłodzić, ale nie każdy za taką słodką lubi. Akurat u nas tu każdy. Czarnina po dodaniu cukru gotuje się, także gotowe. Polewamy, próbujemy. Zakręcam gaz i na talerze. No, to próbujemy. U nas robimy w ten sposób. Mi smakuje. I nie tylko mi. Proszę bardzo, sam tu nie jestem. Piko, dobre? No. Także pokazałem, jak my to robimy u nas w domu. Wiadomo, u każdego inaczej, tak jak mówiłem. Jedni dają kluski ziemniaczane, bo sobie inaczej nie wyobrażają. U nas dajemy makaron. Najlepiej świderki. I tak to się u nas właśnie je. Oczywiście ilość octu też jest zależna od smaku, jak to lubi kwaśne. O tym chyba już też wspominałem. Bardzo dobra. I tyle chyba, no co.
Supa jak zupa. Z krwi. Nie każdy je oczywiście, wiadomo. Jedni się brzydzą, inni uwielbiają. No ale taki ten świat niestety. Także zachęcam do zrobienia sobie czarniny. Najlepiej jak gdzieś byście mieli dostęp do kaczej krwi, a nie wieprzowej spożywczej w tych kubeczkach mrożonych. Do subskrypcji mojego kanału oczywiście, do lajkowania, do komentowania filmów, do naciśnięcia dzwoneczka, który będzie Was informował o nowych filmach, które będę wrzucał. I to chyba tyle. My tu sobie jemy. Wam życzymy smacznego, nie Wiktor? I to tyle. Cześć.